Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. Kolejny mentoring ze mną, czyli Twoja droga do mistrzostwa z moimi wskazówkami, odpowiedziami na ważne pytania oraz oczywiście pod moją opieką i z moim prowadzeniem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o frekwencjach tutaj na Ziemi, o tym, co dzieje się wokół nas i co każdy z nas odczuwa. Czy w swoim ciele fizycznym, czy w psychice, czy w emocjach. Ogólnie każdy z nas ma do czynienia z tą zmianą, która teraz jest na Ziemi. I myślę, że te wskazówki będą bardzo pomocne, jeżeli oczywiście połączymy je z tą dodatkową wiedzą, czyli to wszystko razem się łączy. To nie jest tak, że jest tylko jedna rzecz i tylko tej jednej rzeczy należy się trzymać. Na to wszystko trzeba patrzeć tak zbiorczo, holistycznie, czyli całą wiedzę połączyć w jedno i wtedy dopiero można mieć takie spojrzenie z wyższej perspektywy. Ja może przeczytam najpierw pytanie, które otrzymałam. Nie będę podawać imienia, bo z tym podawaniem imienia to potem różne rzeczy wychodzą. Tylko przeczytam takie najważniejsze rzeczy z tego pytania, a następnie wplotę to w nasz dzisiejszy mentoring, bo jestem pewna, że tak samo jak większość ludzi dookoła, masz w jakimś ostatnim czasie, mniej więcej trwa to już od roku 2021, to takie największe procesy następują, ale jeżeli w tym szczególnie roku, teraz roku smoka, czyli mniej więcej od lutego, te procesy się u Ciebie nasilają, to może ten mentoring być kluczem do głębszego zrozumienia. Najpierw może pytanie. Ja tutaj pomijam wszystkie rzeczy takie bardzo osobiste i przechodzę tylko do takich najważniejszych, które nam będą dzisiaj potrzebne, czyli wszystko szło już w dobrym kierunku, ale teraz mam wrażenie, że znów zaczynam mieć więcej bóli i dyskomfortu w ciele. Mam wrażenie, że mój układ nerwowy pracuje jak chce. Mięśnie się spinają, czuję momentami ich usztywnianie, które przechodzi po relaksacji oraz po rozciąganiu. Symptomy pokrywają się z opisami zmiennych frekwencji Schumana, o których kiedyś wspomniałaś. Dlatego staram się zachować spokój, wiem, że jest to proces. Zwyczajnie zrzucam teraz starą skórę. Może również brakuje mi czegoś w organizmie, witamin. Myślałam o witaminie B6, gdyż ostatnio pojawiła się również jakaś alergia. To takie uczucie, jakby ciało pracowało na wysokich obrotach. No i tutaj prośba o poradę. No i zaczynajmy nasz mentoring. Od czego zacząć? Zaczniemy może od tego, co jestem pewna, że zaobserwował każdy z nas. Od tego roku 2012, gdzie miał być ten koniec świata, bardzo dużo zaczęło się zmieniać i zmienia się cały czas i teraz te zmiany są coraz silniejsze, coraz bardziej intensywne i tak można powiedzieć, że na początku to tak było troszeczkę jeszcze w białych rękawiczkach, czyli takie delikatne, jakieś tam impulsy, wręcz przyjemne. Dla niektórych były to zmiany, a teraz to mamy takie wrażenie, jakby nas ktoś ciągał po prostu z prawej na lewą. Cały czas to ciało jest bardzo napięte, tak jak i w tym liście jest to napisane i czasami można mieć wrażenie, że po prostu wstajemy rano i czołg nas przejechał, czy jakiś walec, czy nie wiem, krowa nas wyżuła i wypluła. I to jest całkiem normalne i całkiem naturalne, ale uwaga, te wszystkie symptomy, o których dzisiaj będę mówić, bardzo często pokrywają się z tym, co widzimy przy magii luster, czyli przy różnych atakach energetycznych, które widzimy przy czarnej magii, które widzimy przy klątwach, urokach, wampiryzmie energetycznym. I teraz trzeba uważać, żeby nie ignorować tych symptomów na takiej zasadzie, że a dobrze, to jest frekwencja tam Schumana, zmiany na Ziemi, to już wszystko ok. Jeżeli dodatkowo oprócz tych symptomów następuje poważne pogorszenie twojego wyglądu, twojego życia, twoich sukcesów, twoich finansów, twoich relacji i związków, to trzeba też wziąć pod uwagę, że mogą to być ataki w energii i mogą być to ataki czarnej magii. Czyli chciałabym od razu na początku o tym powiedzieć, bo żeby uniknąć takiej sytuacji, a dobrze, to teraz są zmiany na Ziemi, prawda, i sobie to zignoruje, a potem takie ignorowanie, to może doprowadzić do momentu, gdzie jesteśmy tak wyczerpani, że już, żeby się ratować, to naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo zainwestować w to, żeby się od czegoś uwolnić. Czyli należy wiedzieć, że takie symptomy są, że takie objawy są, że to wiąże się... troszeczkę z tymi zmianami na Ziemi, ale uwaga, nie ignorować czegoś, co na przykład łamie się, spada w przepaść i kompletnie w twoim życiu zaczyna cię blokować. Ponieważ impulsy, które są na Ziemi, impulsy boskie, impulsy wyższe, one mają na celu nas gdzieś popchnąć, nam pomóc, nas do czegoś zmotywować, na przykład do zmiany życia, do jakiejś przemiany, transformacji, do innego spojrzenia na coś. Ale jeżeli już naprawdę schodzimy gdzieś na dno i następuje takie ogromne pogorszenie wszystkiego, to trzeba zwrócić uwagę, że to może być ktoś, kto naprawdę nam bardzo źle życzy i kto cały czas nas atakuje, a my sobie to tam, to tylko jakieś tam frekwencje na Ziemi. Dobrze, idziemy po kolei. Czyli zaczniemy może od wyjaśnienia tego sformułowania frekwencji Schumana, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać.